Wyraźnie, że rowery w Lublinie, na Lubelszczyźnie cieszą się olbrzymim powodzeniem i postanowiliśmy, żeby z okazji 33. rocznicy Lubelskiego Lipca przejechać trasę od dzwonu wolności do pomnika wdzięczności, aby przypomnieć mieszkańcom regionu o tym, że chociażby dzwon wolności, który bije w Świdniku, jest drugim dzwonem wolności na świecie, bo pierwszy bije w Stanach Zjednoczonych, drugi w Świdniku, a po drugie oczywiście Lubelski Lipiec, dokonania mieszkańców, które bez Lubelskiego Lipca nie byłoby sierpnia, także warto, myślę, w ten sposób właśnie uczcić te obchody. To też jest taki zamysł nasz, aby wychodzić szerzej do różnych środowisk i w tym wypadku do środowisk rowerzystów i pokazać im, że można w ten sposób uczcić rocznicę. Wczoraj środowisko kajakarzy, płynąc z Kijan do Sernik, również z okazji Lubelskiego Lipca w ten sposób aktywnie i sportowo przypomniało sobie o Lubelskim Lipcu i myślę, że zapamięta dokonania tamtych czasów. Lubelskim Lipcu, dlatego, że w naszym tutaj rozumieniu na Lubelszczyźnie to my pierwsi w jakiś sposób zostali, żeśmy dotknięci światłem Ducha Świętego, o którego modlił się i wzywał Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II. I wówczas w Świdniku 8 lipca w sposób taki spontaniczny, można powiedzieć, bez formalnego komitetu strajkowego, toczył się strajk i dopiero w 4 dniu strajku został formalnie powołany komitet. Wówczas nazywany był postojowy, za radą ówczesnego dyrektora Jana Czogały został nie strajkowy, a postojowy komitet powołany, który podpisał wówczas pierwsze porozumienie w ówczesnej Polsce, która była zarządzana w sposób i system poprzez system totalitarny. I było to pierwsze przełamanie bariery strachu i dopiero po tym podpisanym w Świdniku porozumieniu lubelskie zakłady przyłączały się do tego protestu.